Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny, 15 odcinek z gry Ryzen. Ryzen. Widzicie? Się znowu pomyliłem. Ale to nieważne. Przechodzimy po prostu do kolejnego eksplorowania świata. Czegokolwiek, bo zawsze możemy znaleźć jakąś sztukę. O, taki chociaż głodny wilczek. O, którego na hita pocisnąłem bez problemu. Nawet zbierzemy to, co nam należy. Się czekaj, tu jest jakiś sęp. Może tak byśmy go ubili. No proszę, kurde, dwóch na nie, teraz was się za dużo zrobiło. Stanowczo za dużo. Miałem was powybijać, ale jak wy tak w grupie macie tutaj mi biegać, to nie. Nie ma takiej nawet opcji. O, dobra. Dobrze ci się oberwało. Dobra, dwóch. Dobra. Dam sobie już radę. No, come on. No, chodź. Dobra. Ubite. A jednak dałem radę, widzicie. Przeliczyłem swoje siły. Ale też nie warto ich lekceważyć. Jeżeli za bardzo je zlekceważysz, to wiesz. W grupie są naprawdę bardzo mocne te sępy. Więc je ubijemy do reszty, bo widziałem gdzieś jeszcze małą bandę tych sępów. O, są tutaj jeszcze. O, widzicie? Mówiłem. O kurde. W kupie siła, widzicie? Mówiłem, w grupie są nieprzewidywalne. Ciężko będzie je ubić właśnie w ten sposób. Ale wiecie, jak się ma zawsze dobry plan. O, widzicie? No, chodź. Sam na sam. No, sam na sam, dam radę z tobą. No, chłopie, przestań mi ty... Lol. Ups, przepraszam, że wam kurczaka jeszcze zabiłem. A, dobra. Napijemy się mikstury. Może jeszcze zjemy to. A proszę, dobra. Ja bym jeszcze zabił tego ostatniego sępa, bo już 70% sępów w tym miejscu wyginęła. Więc warto jeszcze zabić tą ostatnią. O, pięknie. Nawet bez problemu mi to poszło. Coś jeszcze? Nie. Dobra. Wyczyścimy sobie tutaj cały teren. Co do joty, po prostu zbierać trzeba to doświadczenie. Już jestem po długim cięciu, przerwie. O, dobra. Przeszukajmy tutaj farmę. Sorry, że takim zasapanym głosem mówię, ale musiałem kilka spraw załatwić. Więc wiecie. A se ukradnę. A to dziwne, już tu byłem. A widzicie, nie przewidziałem tego. Nie przewidziałem siebie, że już tutaj byłem i przeszukałem. Więc dla mnie to jest już nic właściwie. Ja sobie zapiszę. Dopiero co wróciłem. Zobaczymy, czy dam sobie z tym radę. O! A! A jednak daję sobie radę jeszcze z tym. Spokojnie. Jakiś nagrobek. Nagrobek znowu. Trochę tu osób poginęło. Nie powiem.
A dobra. Ty, chyba da się tu wejść. Ale jaja, tylko nie wiem na co mi to, skoro tu nic nie ma interesującego. Jeszcze się napiję trochę mikstur. Ty, co to za szabla? Broń lekka. Aha, wymagana zręczność. Czyli to już zależy od mojej zręczności. O, pohandlować zawsze można. Chociaż nie wiem, czym jest handlować. Przynajmniej tak mnie się wydaje. Dobra. Jednak nie warto. Nie warto się tutaj z nimi przekamarzać. Ja bym poszedł sobie dalej. W kolejny ślad. O, tam mamy kolejne dziki, które może sobie ubiję, a może nie będę się z nimi wdawał. Kurde, co to za trzęsienia ziemi. Dziwne, nie? O, proszę. Z jednym dzikiem mogę walczyć, bo to dla mnie nie jest problem. No, ile będziesz mi tu jeszcze warczeć? Nie, idą w grupie. Wow, wow, wow. Ech. Zaciekłe są te dziki. Ale proste do ubicia, jak widać, więc jednak nie są już groźne takie stworzenia. Ale sprawdzimy tutaj teren. Może tu coś się znajdzie ciekawego. Ale raczej nie sądzę. Dlatego może teraz pójdziemy górą. Chociaż ja już tu raz byłem na górze i miałem do czynienia z tymi ćmami grobowymi. Czymkolwiek w ogóle te. No chodź, 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 chodź. O, widzicie? W grupie są groźne. Dlatego wiecie, muszę też zawsze uciekać, żeby po prostu się wyleczyć w razie wypadku. Gonią mnie, cały czas mnie gonią. No patrz, jeszcze mnie dogoniły. Są bardziej zaciekłe niż w gotiku te stworzenia. Dlatego muszę się wycofywać zawsze. Wypiję sobie miksturę jak zwykle. Dobra, idę pomóc. Jeszcze zginą. Dobra. Ubite. Ubite, dobrze. No to możemy iść z powrotem na górę. Nie wiem, bo chciałbym coś tam znaleźć. Chociaż nie wiem, co tam będzie do szukania, mówiąc wprost. Więc wiecie, nie będę miał pojęcia, co tam jest ciekawego. Ja to w ogóle zbierałem? Nie. Ale zawsze się opłaca zebrać. Tak jak powiedziałem, skoro teraz mam jakieś popierdółki misje, to ja mogę sobie pochodzić po świecie. Może znajdę jakieś nowe osoby. Co mi tam przecież zale... Ło, kolejny wilk. Żebyś się nie zapomniał trochę, z kim ty tu walczysz. Widzicie? To jest ich zawziętość. Widzicie? Patrzcie. No. Mogę cię ciachnąć? Proszę, chcę cię ciachnąć. No. O, dobrze. O, dobrze. O, poszło. Myślałem, że już zginę, ale jednak przeżyłem jeszcze ten upadek. Jeszcze nie ten upadek, ale może kiedyś zginę znowu. Cześć, co to było? Wywłócznik. Ciekawe, co to w ogóle za gówno roślinne. No i dobra, tam są jakieś kryształy. Chociaż nie wiem, na kijami one. Ale wejdziemy tam. A, proszę. Z rządu szczurami nie mam żadnych problemów.
Więc ubiję gadzinę. Wow, 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 wow. Nie wiedziałem, że masz kumplów. Dobra. Pomyliłem się. Masz kumpli. Wybacz. Nie wiedziałem. Dobra, ale... Dobra. Jednak się pomyliłem. Słabo, słabo. Daję sobie już radę. Ty, tu jest kilka jaskiń. Nieźle. Przeszukam sobie ją całą. Kurde, ale nie mam skilli odpowiednich, żeby móc sobie pokopać. Ja zawsze tu będę miał miecz w pogotowiu. Na wszelki wypadek. Żyła złota. Czyli tutaj jest złoto, tam było żelazo. Jakiś kryształ dziwny. Dziwo, on nic nie robi, ale też nic nie daje. Tu jest jakiś dziwny. Czemu taki czerwony kryształ? Nie ogarniam tego. Jagody. O! Kufer ze skarbem. A zamknięty! Super. O jest. No to. To jest jaskinia typowo do kopania złóż. Więc kiedyś się tu jeszcze zbierzemy. Jak już będę miał odpowiednią ilość doświadczenia na temat poszukiwania złóż, to wtedy się tu wrócę i odkopię to, co trzeba. I po prostu będziemy mieli ze sobą trochę złota i żelaza. Okej. No, tam mamy kolejne dziki, to może je ubijemy. O, patrz. O kurde. Ja jednak uciekać. A jednak uciekać. Lepiej w podskokach. Bo to zawsze lepiej działa. Gonią mnie jeszcze? Chwileczkę, mikstura. Najlepiej dużą wypiję. Dobra, i teraz im pomogę. Dobra, nie dziękuj. O kurde, pan Tomas by już naprawdę dostał. No to idziemy dalej, bo widać, że tu nic nie ma już ciekawego do szukania. Zbiorę sobie roślinę, żebym nie musiał się po nią po raz kolejny wracać. Tam mamy te ćmy grobowe. Może dałbym sobie z nimi... To są te ćmy szponiaste pewnie. Ja bym się tam nie palił. Chociaż zaryzykuję. No to są szponiaste. No, zaatakuj. No to są te groźne, szponiaste, to nie. Nie będę sobie ryzykował życia na takie stworzenia. Ale patrzcie, w Risenie są bardziej zajadłe niż na przykład w Gotiku. I to mnie najbardziej denerwuje. No patrzcie, ja im spieprzam. O, chociaż jeden. Lol, kogo on chciał walnąć? No to dziwnie wyglądało. Dobra, no chodź. No patrzcie. Jedną taką ćmę to ja mogę ubić, bo nie jest groźna. Nawet nie zaatakowała mnie. A kiedy przyjdzie co do czego, chciałbym coś ubić w grupie, to nie. Ło. Ciekawe, co tu mogę znaleźć. O, strzały. Miło. Miło, że coś takiego tu się znajduje na samej górze. Jakiś łuk. Ale to chyba krótki, nie? No właśnie, myślałem, że mogę się spodziewać czegoś dłuższego. Kurde. Nie mogli zadbać jakoś bardziej, żeby te upadki... żeby zapobiec upadkowi, bo to właśnie jest trochę głupie. Przeszukam sobie miejsce, o ile je przeszukiwałem kiedyś. No ale to jest ten koleś, którego spotkałem już na początku gry, więc wiecie. On tam do mnie nic nie musi mieć. To jest do wielkiego bagna.
Czyli już tam, gdzie kiedyś byłem. Dzika sobie ubiję. No patrzcie, skubane. Skubane dziki. Tam jest ten sam grobowiec, którego już na pewno kiedyś przeszukiwałem, więc nie ma tam sensu chodzić. To możemy pójść w stronę bagna, chociaż ja nie widzę sensu, przynajmniej ja. A co do innych, to nie wiem, nie wiem. Się okaże. Zobaczymy w ogóle, w którą stronę się przejdziemy, bo tam już na pewno kiedyś chodziłem po misję. A więc może w tą stronę pójdziemy bardziej. To jest zachodnie wybrzeże. Mogę nawet mam na mapę zobaczyć, gdzie możemy się dobrze wybierać. Bo wiecie, zależy też, gdzie chcę iść. Jeżeli pójdę sobie gdzieś, nie wiem, z dala, to wiecie, może to się dla mnie nie najlepiej skończyć. Dobra. Teraz jeszcze jeden wilk, tylko właśnie ten już mnie nieco poturbował. Nawet bardzo. No, zaatakowałbyś już. Dobra. Zaraz zginiesz. Spokojnie. O kurde. Nie lekceważmy tego stworzenia. Dobra. Padło. Padło, padło. Wypijemy trochę mikstur. Ile już czasu? Dobra, chyba z prawie 20 minut. Może jeszcze mniej nawet. Może bym za jakiś czas skończył odcinek, żeby nie był to jakiś mega długi odcinek, żeby was tym zanudzać totalnie. Ale się gdzieś możemy przejść dla zbadania terenu. O, ja bym kuje. Nie powiem, ale zaryzykuję. Łopata. Kurde. Walka z dwoma szkieletami to trochę nie to samo, powiem wam. Kurde, wpadłeś, żeś w grób niezakopany. O, ławeczka. A, to są tylko grzyby i jakieś inne pierdoły. Od razu mówię, że ze szkieletami nie dałbym rady za Chiny. A to jest jakiś grób. Ty. Są jakieś tarcze, mała tarcza, złote monety, monety, bardzo biały miecz, kamienna płyta, że co? Dziwne, że jeszcze mnie te szkielety nie zauważyły. O, proszę, mądrość razy 4, kurde, plus 4, to już fajnie. Równie dobrze teraz mogę minąć te szkielety, żebym nie musiał się wdawać w konflikt bezpośredni z tymi ożywieńcami. Bo wiecie, że ożywieńcy są potężni. Zombie, szkielety i tym podobne rzeczy. Dobrze, że przynajmniej dałem radę zbadać ten teren po prostu w trybie niezauważalnym, że tak już to określę. Kurde. Dobra. A nie jednak. A jednak się dałem wykryć. Ale skubane mnie teraz będą gonić. Skubane. Dobra. Dobra, chyba ten drugi szkielet sobie odpuścił, ale ja bym wolał z nim nie walczyć. Tak od razu. Dobra, damy radę. Tylko trzeba wierzyć w siebie. Zablokował. Dobry bloker. Bardzo dobry.
Ale spróbujemy dać radę. Co tam? To tylko jeden szkielet. O! Wow. Dobra, widać, że jest dobry do walki ten szkielet i zdolny. Ale jak mam tarczę, to nic mi nie jest prawie obce do ubicia. Poza skorpionami, jak widzieliście w poprzednim odcinku. No masakra, taki gigantyczny skorpion. Ja się nie będę z nim bił. Jeszcze jestem za słaby na takie rzeczy. No, zginąłbyś w końcu. Oh yeah. Teraz ci łyso. O, trzy miksturki. Fajnie, bardzo fajnie. Może jeszcze pójdziemy ubić tego drugiego szkieleta. Co tam? Skoro jednego dałem radę ubić, to co mi z drugim szkieletem? Też go możemy ubić. Bo chcę to zrobić. Skoro udało mi się jednego takiego szkieleta ubić, to co nam to da, jak ubijemy drugiego? Szkielet wojownik, to już może być mocniejsza sztuka. Nie wątpię. Nie wątpię w to. Ale ma ze sobą jakiś pancerz. Ale i tak go pewnie ubiję. Jak jego poprzednika. Ma dość dobry, ale lecz zardzewiały miecz. Dobra, ubijemy dziada. Chyba zakończymy odcinek, żebym nie musiał przedłużać strasznie. Wow! Ale teraz mnie zmasakrował, kurde. Ajajajajajajajajaj. Ja bym poszedł się uzdrowić. Kurde, ale mnie teraz pohamował. Nieźle. Mieczem. Znaczy pociął. Kurde, skubany. Skubany ożywieniec. I muszę mu teraz spieprzyć, żebym mógł spokojnie. No jeszcze sęp mnie goni. Tego brakowało. Za chwilę mogę zginąć, jeżeli nic ze sobą nie zrobię konkretnego. Dobra. A widzicie, czyli jednak ten szkielet nie jest taki słaby. Wie, co to dobra walka. Ale wie też, co to znaczy zginąć. Kurde, ile surowego mięsa trzeba usmażyć. A tego sępa jeszcze ubiję. Głodny sęp morski. No. Come on. Słabo, słabo, słabo. Przykro mi, że tak mówię, ale słabo. Dobra, i ja idę jeszcze raz na tego szkieleta. Ubiję go. I zakończymy odcinek. Sorki, że nie robię misji, ale wiecie. Na razie chcę się poekspić, a potem możemy się zająć dalszymi losami misji fabularnych. Póki co mamy to, co robimy, czyli możemy eksplorować świat. Aha, ten się jeszcze uzdrowił. Skubaniec. Teraz muszę naprawdę uważać, bo on może walnąć podwójnego kombosa, ja się tego mogę nie spodziewać. I wiecie, może mnie nieźle zaskoczyć. Może spróbuję go do tej dziury wrzucić. No zaatakuj. Nie zaatakował, bo czeka. Czeka, aż ja zaatakuję. Dziwne, że mnie nie chce zaatakować. Pfu! Rzeczywiście, że silny, potężny. O. No i teraz już ty, mądry. O kurde, ale zaatakował. Dobra. Teraz już naprawdę chyba ogarnął się. Może mnie zaraz zabić, jeżeli ja nic z tym nie zrobię. O kurde. Ach. Muszę uważać na te jego podwójne kombosy. Dobra. Skoro ty tak, to ja też tak. No, come on. No, zaatakujesz jeszcze raz? Dobra, widać, że jednak nie.
kurde. Ło, prawie bym nie ciachnął, widzieliście to. Dobra. Oh yeah. I tak masz tam leżeć. Kość i trochę złota. Świetnie. I to jest właśnie twój grób, syfie. Tam masz leżeć i mi tu nie wstawaj. Dobra, może coś jeszcze tu jednak znajdę, bo wiecie, to, że tylko sobie wyeksplorę. A, widzicie, widzicie? Nie, muszę się nauczyć. Jakie gówno. Ale dobra, idziemy stąd. Ja tylko... Bezmienny water. Aha. No spoko, spoko. A może jeszcze się przejdziemy? Co tam? Może coś znajdziemy ciekawego. Kurde, co ty robisz? Za, coś tam jest. Zrządło szczurek do ubicia. To sobie go ubiję. Dobra. Wow, jeszcze jeden. No. Miecz wyjmuj. No, nie zaatakuję, bo ja go zabiję. Widzicie, taka jest właśnie inteligencja tych stworzeń w grze Risen. Po prostu czekają, aż nie wiem, co się stanie. Ja je mogę spokojnie wyciachać. No i co ja mam z tego? No, expa. A co by innego? Dobra, pójdziemy sobie w tą stronę. Gdziekolwiek nas to może zaprowadzić. Ale za chwilę i tak bym chciał skończyć odcinek, żebym po prostu nie przedłużał. O, tam są sępy, które może sobie je ubiję. O kurde, w całym stadzie będą atakować. Widzicie, może jednak nie będzie warto się wdawać w bójki z nimi, bo to nie jest najlepsze rozwiązanie. Patrzcie, tam jest kolejne stado, które mnie może rozszarpać w każdej chwili. Patrzcie, ile się tego ciągnie, ile tych stworzeń chce mnie zabić. I jaki będzie miał ich sens? Po prostu zabiją mnie i tyle. Dobra, widać, że się jednak biją o mnie te stworzenia. Tylko ja im jakoś spieprzę. Nie wiem jak jeszcze, ale im spieprzę. A jak nie, to będę musiał przynajmniej z jakąś częścią walczyć. Chociaż... nie, mogę zginąć wtedy. O kurde. Dobra, teraz to już nie, to już przestało być śmieszne. Dobra, chociaż tutaj upadłeś. Walcie się. Chwileczkę, miksturę, które trzeba popić. Idą tu. O kurde, jakie inteligentne. A, czyli żeśmy wpadli sam środek. Dobra. Ubijemy was. Kurde, ale one się biją o mnie. To widać. Nie odpuszczą mi. Na długo mi nie odpuszczą. Kurde, dajcie mi ten święty spokój. Może im jednak ucieknę? Nie, idą po mnie, jak poszarpane. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ciul. Kurde. Dobra, wali mnie to, że wilczek sobie spadł. Ale mam przynajmniej go z głowy. No, ubij mnie, no come on. Kurde, co? Jakiś ząb, aha. Fajnie. Dobra. Nie! Nie, 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 nie. Nie ma, nie ma. No kurde, kolejny mi spadł. Widzicie? Takie są te wilki. Upiorne. Strasznie. Ale może byśmy już tu zakończyli odcinek, bo jednak już trochę ma minut. A nie chciałbym tego naprawdę bardzo, bardzo przedłużać.
Bezmienny pirat. Dobra, tutaj zakończymy odcinek i w następnym odcinku będziemy czyścić grobowiec, czymkolwiek to się w ogóle zwie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z gry Risen. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się, na razie.